Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w The Sims 2 wraz z Edis. Tak jest, ten czwartkowy, walentynkowy, moi drodzy, dzionek. Kochani, dzisiaj walentynki, zapewne zastanawiacie się, jak Edis spędzi ten dzień i przede wszystkim z kim, moi drodzy, spędzi ten dzień zakochanych. A mianowicie, kochani, chciałam wam powiedzieć, że Edis, moi drodzy, planuje ucieczkę. Planuje ucieczkę, moi drodzy, z Miłowa na ten dzień właśnie, to znaczy na parę dni, tak na marginesie, ponieważ planuje właśnie wyjechać sobie na krótki urlopik, na krótkie wakacje, aby właśnie jakoś obejść ten dzień, że tak powiem, moi drodzy, bo jak wiecie, kochani, w Edis podkochuje się masa simów. Zobaczcie, jak to wygląda. I teraz wyobraźcie sobie, te wszystkie simy zakochane po uszy w naszej Edis wysłały jej walentynki i zaproszenia na kolację. I cóż ta biedna nasza, słuchajcie, rozpustna elfica ma zrobić? Oczywiście, że ucieka, tak jest, moi drodzy, znalazła wymówkę, urlop, zwiewa i to już tej nocy, zobaczcie, dosypia właśnie jeszcze, żeby w nocy, słuchajcie, uciec, tak jest. Wybieramy się w te azjatyckie, tym razem klimaty, tak jest, w góry, bo ja chyba tam najmniej, słuchajcie, chyba raz tam tylko byłam, coś mi się tak wydaje. Najczęściej to właśnie w tropiki sobie jeżdżę z simami w dwójeczce, później te góry też są fajne jeszcze, a tam w te azjatyckie klimaty to tak bardzo rzadko, dlatego postanowiłam, że tam właśnie, moi drodzy, uciekniemy dzisiaj z Edis. Mam nadzieję, że się nie poobrażają na nas tutaj wszyscy. Edis po prostu powie, że już wcześniej miała wakacje wykupione. Oczywiście, że tak, w ogóle dostałyśmy awans i powiemy, że właśnie dzięki temu, że mamy awans, jesteśmy teraz badaczką głębin morskich, możemy właśnie sobie pozwolić na to, aby, moi drodzy, wykąp się jeszcze, aby właśnie na taki krótki urlop po prostu, moi drodzy, tak jest, tak to zrobimy, tak to obejdziemy w ten sposób. Nie będzie żadnych tutaj romantycznych kolacji w dzisiejszym odcinku, żadnego miziania, tego szmege. Ja myślę, że dzisiejszego dnia YouTube wystarczająco dużo wysra, za przeproszeniem, takich bardzo romantycznych, walentynkowych gameplayów, słuchajcie, więc wystarczy, ja myślę, że wystarczy, jeśli chodzi o takie romantyczne, moi drodzy, gameplaye. My się od tego w tym roku nieco odcinamy. Ja tutaj ten odcinek dedykuję tym osobom, tak jest, tym osobom, o których może troszeczkę zapominamy czasem w te walentynki. Są to osoby, które może nie mają takiego szczęścia w miłości po prostu, lub też z własnego, kochani, wyboru są po prostu sami, są singlami, tak jest. Tak jak na przykład Edis, z własnego wyboru. Ona kocha wszystkich, moi drodzy, ona kocha wszystkich, tak jest, romansuje z kim popadnie, to znaczy z kim popadnie. No tak w cudzysłowie oczywiście, bo ona sobie wybiera partnerów, jakby nie było. Jednakże jest singielką, słuchajcie, z własnego wyboru. Tak jest, także dla was, kochani, dla tych wszystkich, którzy niestety może nie mają takiego szczęścia w miłości i nie mają tej drugiej połówki jeszcze, lub też właśnie z własnego wyboru, jak Edis, postanowili, że po prostu wygodniej i lepiej im jest samym. I ten, słuchajcie, ten odcinek jest, kochani, dla was. Tak jest, tak jest. I właśnie spędzimy sobie te walentynki z Edis, z tą naszą rozpustną elficą. O kim ona tu myśli? Tak, bo był, słuchajcie, był seks, słuchajcie, z Blondie, bo ja tu chwilę pograłam właśnie. Także już było Barabara i teraz Rose też do nas już wypisuje, bo myśli, że walentynki spędzimy z nią i kurde, co by tu zrobić? No nic, no trzeba uciekać z miasta. Trzeba uciekać z miasta, ludzie. Tylko wiecie co? Jeszcze się chwilę tak zajmę naszym tutaj baryłkusiem. Wykąpiemy go, słuchajcie, w śniegu. Natrzemy go śniegiem, tak jest. Zanim jeszcze, moi drodzy, gdzieś tam wyjedziemy, prawda, wylecimy, musimy zabukować, to znaczy mamy już zabukowany bilet, cicho, musimy tylko zadzwonić po jakiś transport, żeby nas na lotnisko zawiózł. No, także kochani, lecimy w azjatyckie klimaty, chodź kochani, pani cię jeszcze wykąpię. I tu chyba trzeba zadzwonić po opiekunkę, czy tu nie jest coś takiego w dwójce właśnie, że trzeba zadzwonić po opiekunkę, żeby się zwierzakami chyba, nie? Zajęła? Coś mi się wydaje. Dobra, zrobimy to. Czy to są chwasty? Ja pierdzielę, Edis. Ile my tu mamy chwastów? Ja myślałam, że to część żywopłotu. O, cieniu. Nie wiem, czy by ogrodnika jakiegoś nie ten.
No, chyba trzeba będzie, słuchajcie, jakiegoś ogrodnika sobie tutaj załatwić, żeby nam tu ogarniał te chwaściory przynajmniej. Tylko że on nam też będzie tam w tym ogródku ogarniał, nie? A ty już masz... jaką ty masz rangę? Złotą, nie? Tak, a jest platynowa chyba tutaj ranga. To ja bym chciała jeszcze, żeby ona miała platynową. Opiekunka do dziecka, chyba tak to się robiło, coś mi się wydaje. Czy jakbyśmy wyjeżdżali, to by automatycznie nam to? Tylko na teraz, sprawdź w terminarzu. Damy tylko na teraz. Właśnie nie wiem jak to. Zobaczymy, czekajcie, idziemy. Jedziemy na wakacje, uciekamy z Miłowa. Nie robię, przecież tak, więcej zamów. Czekaj, wakacje, wykup wakacje, chodźcie. Uciekamy. O poranku już nas tutaj nie będzie i tu będzie pełno bukietów zapewne pod drzwiami i te niezręczne, takie niezręczne spotkania tych wszystkich kochanków tutaj pod drzwiami naszej Idis. Nas to na szczęście wszystko ominie. Tutaj ta babencja, właśnie ta opiekunka będzie mówić, że nie ma, no pani Idis Spring, pani Idis Spring na wakacje przecież wyjechała na urlop. Jak to, co wyście nie wiedzieli? Teraz chcemy jechać i pojedziemy. Ja sobie zaznaczę tyle, bo nie wiem, ile sobie tam będę chciała spędzić. Nikogo nie biorę. Wiem, że mogłabym kogoś wziąć. Nie, nikogo nie biorę, słuchajcie. Nikogo nie biorę, nikogo nie wyróżniam. Bogienki to w ogóle absolutnie. Słuchajcie, z Bogną to jest taka sprawa, że to było tutaj przez pomyłkę to serduszko. Ja bardzo chciałam, żeby one się przyjaźniły. Bo to jest moja prywatna steameczka, ja nie chciałam romansu, ja chcę ją normalnie, wiecie, z facetem spiknąć, chcę, żeby miała dzieciory i tak dalej, tak sobie grać po prostu, tak, wiecie, tradycyjnie. I to była pomyłka, no powiedzmy jakieś tam zauroczonko takie, no, delikatne. Nikogo nie biorę i chcę wyspa, o, tu też jest fajne, ale tu byliśmy niedawno, Trzy Jeziora też jest spoko, ale ja bym tutaj. Tutaj się wybrała z naszą tu Idis, tak jest. Okej. Okay. A potem, no dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy kredytu nie trzeba będzie. Ale ja już zamówiłam, zaraz będzie. Baryłkuś, hej, tu nie ma żadnych dzieci, przykro. Ale wychodzę. Ej, kurde, ale ty mi potrzebna tu jesteś, babo. Babo placku, zadzwoń, usługi. Teraz możemy... bo ja chyba teraz miałam zadzwonić. Ale pieseł jest. Dobrze, zaraz będę. Ej, bo teraz to już będą chyba dwie znowu. Czekajcie, zrobimy tak, bo to się wam... Jeju, mój wilczku tu jest! Powitajmy go. Szybciutko jeszcze go powitajmy. Coś nam tam skoczą jakieś te zielone plusiki. Wilczku mój przyszło tutaj, kochany mój wilczek. Mówicie, że chyba trzeba z nim stówkę, tak, mieć? 100 w kontaktach i później liczyć na szczęście. No to nieźle. Bawić się z nim i tak dalej. Ale ponoć nie można go adoptować. To jest bardzo, bardzo, słuchajcie, przykre, bo ja bym chciała, żeby ten... mieć wilczka. Takiego, słuchajcie, czarnego... Hej, świru! Mój kot przyleciał, słuchajcie, i na okno na dwóch łapach skoczył. Ty, wariacie! Szaleje po śniadanku. Przyszła pani. Przyszła pani... Mam nadzieję, że się zaopiekuje tu baryłką. A my? A czy my nie jedziemy? Halo? Nie, to jest od niej, nie? Hej, ale ja wykupiłam wakacju. Pieść, podrap po brzuszku. A jest! Dobra! Podrap szybciutko go jeszcze po brzusiu. Szybciutko! Wyjechać na wakacje! A dobra, tu już jest. Jedź gdzie chcesz. Zostaw go już, bo on sobie tam... Zobaczcie! On sobie ten drap... O! Chyba będę musiała dokupić. Słuchajcie, jest tu jeden ten. Gryzaczek, a nie drapaczek. Asia, drapaczek to dla kotków. Wioska Takemizu na nas czeka. Słuchajcie, może jakiś romans z Azjatą, z Azjatką? Któż to wie? Jesteśmy... Ojeju, ale to jest malusie strasznie. Kurczę, powiem... No tak jak mówiłam wcześniej, ja już tego tak nie pamiętam. Za bardzo, bo ja tu rzadko... Wiecie, że ja za azjatyckimi klimatami to tak średnio. Dokąd się udać? Ale dlatego właśnie, kurde, jestem nieco ciekawa, bo już zapomniałam właśnie o co tu chodzi, jak to wygląda i tak dalej, więc fajnie sobie będzie to z wami przypomnieć. Ale tamte są większe chyba, mi się wydaje, nie? To wioseczka taka. Dobra. W ogóle ten odcinek powinien pokazać się 15, czyli jutro, bo 15 jest bodajże dzień singla, tak? Tak się przyjęło. Ale nie, akurat zrobię, słuchajcie, damy to w walentynki.
A kto nam zabroni, nie? Wioska wypoczynkowa. Raz, dwa, trzy, cztery. Fajnie to wygląda. A może jakiś płonący smok, to jest jakiś hotel takiej drogi. To jest targ, to jest na sprzedaż, gorące źródła, hotel, ale to jest, będzie taki, no, dwugwiazdkowy. Ja bym chciała jak najdrożej. Wille. Nie, czyli mamy te dwa, słuchajcie, to jest park, a to jest na sprzedaż też. Właśnie, trzeba kupić koniecznie domek jakiś wakacyjny naszej Ilis, ale kupujemy, od razu już wam mówię, że kupujemy na, w tropikach tam, jak najbardziej, to jest moje ulubione miejsce wypadowe. To co, bierzemy wioska wypoczynkowa, czy bierzemy... A chodźcie, weźmiemy hotel, bo to mi się wydaje, będzie coś na zasadzie właśnie jak tamtych takich bungalow, takie, wiesz, te domeczki takie, nie? I to będzie chyba coś w tym stylu. Chociaż tu jest basenik. Jero, nie teraz. No ale na basen to sobie można chyba pójść gdzieś. A tu nie ma nigdzie indziej basenu. Nie, weźmiemy sobie tym razem hotel. Weźmiemy sobie tym razem hotel, bo zawsze właśnie tak w takich domeczkach, nie? Tam sobie... Chociaż nie wiem, jak tam wygląda w sumie w tej wioseczce takiej wypoczynkowej. Możemy tam chyba zajść sobie zobaczyć, nie? Pewnie. Jak coś będziemy chcieli basen, to sobie tam przecież pójdziemy. Tam też wyczytałam, że jest sauna. Ale weźmiemy, chodźcie sobie, weźmiemy hotel tym razem, o. Bo w hotelu jeszcze nie byliśmy, nie? Pięknie, 10 rano. Uuu, jaki hotel tu mamy fajny. Czekajcie, czekajcie. To jest jakiś ogródeczek. O kurczaki, a jest pięterko? Jest pięterko, nie ma pięterka. To znaczy, no jest, ale takie, nie zagospodarowane. Poddasza. No nie wiem, moi drodzy, no nie wiem, czy my chcemy tutaj, czy wolimy iść gdzie indziej. Czy my w ogóle możemy sobie gdzieś indziej się zakwaterować? Chyba możemy. Bo ja bym jeszcze... bo ja bym jeszcze właśnie skoczyła... Dobra, wypuśćmy ją na chwilkę. Wypuśćmy tą, Idis. Bo chyba byśmy mogli tutaj... Gdzie była ta wioseczka? Nie, to jest jak posiadłość. Idis, a ty się tu chyba... Co tu mamy? Wiosnę mamy, także możesz się przebrać. Czekajcie, idź na parcelę. Nie możesz iść na parcelę. Ona siada. Czy ja już nie mogę, naprawdę nie będę mogła już ten się stąd zawinąć i sobie wybrać tamtej na przykład wioseczki? Idis w tej kurtce tak przyjechała. W tym płaszczu, bo to nie, nawet nie kurtkę, tylko płaszcz. Idis! A może jak kliknę tu na niego, czekajcie, tu się mogę tylko zameldować. A ja bym chciała na przykład, ty nie możesz nigdzie pójść. Dobra, czyli no nic, czyli musimy się tu zameldować. Nie wiem, jak to zrobić, zamelduj się. Może później będę mogła. Aha, muszę wybrać sobie pokój. Który chcemy pokój, moi drodzy? Bierzemy z podwójnym łóżkiem, bo może się coś wydarzyć, nie? Wszystko się może tutaj wydarzyć. Weźmiemy sobie ten. 766 za noc! Mówię wam, będziemy musieli, kuźwa, wziąć sobie kredyt po powrocie, no. Zamelduj się. Fajnie tu jest, fajnie, tylko wiecie, ja jestem ciekawska baba i ja bym jeszcze chciała zobaczyć tamten. No dobra. Izoma. Mamy wiosenkę tutaj. Wiosna, później jesień. Ja bym to zmieniła całkowicie na wiosnę. Nie wiem, czy będę mogła. Bez zwiedzania. Właśnie! Przecież mamy, słuchajcie, ten. Chodźcie się tylko przebrać. Przebierzemy ją tak troszeczkę... bo zabrałem ubranie codzienne. Przebierzemy Idis tak nieco lżej, moi drodzy. Mam takie fajne szorciki, jakieś tam bluzeczki i tak dalej, i tak dalej. Chodź, Idis. Ej, jak ja mam tu do otoczenia wejść? Czekajcie. Aha, tu jest przecież... Ej, ja mogłam! Jezu, co ja jestem taka... No tak, no. Co ja jestem taka, słuchajcie, jakaś dzisiaj, kurde, kopnięta. Przecież to trzeba cykropetki, by było otoczenie i bym mogła ją tam zameldować w sumie. Asia nie myśli dzisiaj. Musicie mi wybaczyć. O, słuchajcie, zmieniłam sobie. Wiosna, wiosna, lato, lato będzie, a nie wiosna, wiosna, jesień, jesień, cholera. Także tak sobie to zrobiłam. Słuchajcie, możemy się wymeldować z tego, co tam widziałam. Wróćmy do Idis. Możemy się wymeldować i może by nam się udało tam zameldować, kurde. To znaczy najpierw może byśmy tam poszli. Jaka jestem niezdecydowana. No bo tak
Tak się uparłam na ten hotel, a powiem wam, tak średnio mi się widzi. To znaczy fajny jest, ale dupy nie urywa, to nie jest to. Chyba wolałabym tam z tą sauną i z tym basenem. Jak prawdziwa baba, nie? Taka niezdecydowana. Przebrałam naszą Edith, zobaczcie. Tak fajnie wygląda, proszę bardzo. Takiej bluzeczce, szorciki. No i zdałam wiosna, wiosna, to widzieliście, nie? Lato, lato. Możemy się... O, czekajcie, bo coś tutaj... przycinku. Ej, właśnie, a tu można medytować i grabić. Chodź, no pokaż mi to. Weź pograb trochę. A jak już tu jesteś, i tak nam wezmą za dzień chyba, nie? Tu by można się na jakąś wycieczkę znowu wybrać. Ej, kurde, ja w ogóle nie pamiętam tutaj tej wioski właśnie, tej. Tych klimacików tu. Kurde, czy ja tu byłam w ogóle? Może z raz? Będziesz grabić? Aha, taki... Ach, jak miło nareszcie zrobić, bo to tak ponoć ponoć to uspokaja, nie? Są takie miniaturki tych ogrodów, to są ogródki zen, tak to się nazywa? Patrzcie jak grabi, o. A możesz medytować? Aha, teraz nie. Grabisz, dobra. Wielka ucieczka Edith, słuchajcie, dzisiaj po prostu. A co? Ciekawe, czy nie będą dzwonić. Ale my tutaj cicho, nie będziemy odbierać telefonów od nikogo, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, jedenaście, słuchajcie, ten, 11 simów by tu zapewne chciało z nami spędzić walentynki. I co myśmy miały zrobić? Oczywiście, że musiałyśmy uciec. A, bo to takie zostawi ten, za czeszki, słuchajcie, na piasku. Dobra, niech se troszeczkę tutaj pograbi, nie? Co ja jej będę, o. Proszę, jak pięknie. Idzie z tymi krabiami. Tu jest absolutnie wspaniale, nie mogę się doczekać, aby tu powrócić. Ty tu dopiero przyjechałeś, jesteś tu dosłownie raptem, nie wiem, z 3 godziny, 4. Słuchajcie, po co komu jakieś romanse, po co komuś jakieś romantyczne kolacje, prezenty i tak dalej, jakieś tu mizianie, jak można sobie pograbić, słuchajcie, w piasku. Po co komuś jakieś kolacje przy świecach? Jak można wziąć grabie i sobie, słuchajcie, fajnie piach zgrabić, no. A już nie mogę medytować, albo sobie pomedytować teraz na tym ładnie zgrabionym piasku, no. Zgrabionym? Zgrabione? Aha, tak będziesz... Aha! Ja myślałam, że... A ty nie wejdziesz teraz na ten piasek, bo on jest taki ładnie ten... Taki ładnie paseczkowy. Paseczkowy. Jaka idyl w ogóle. Ej, ona znika! Ja tak zatrzymałam, bo sobie fotkę robiłam. Ty! Edith! Słuchajcie, zrobiła się niewidzialna! Robiłam jej fajną foteczkę na pamiątkę. A, bo ty teraz takie teleportu tu będzie fantastyczne. No dobra, ona sobie będzie medytować. No dajmy jej chwilę. Zaraz sobie pójdziemy na jakąś parcelę publiczną albo... Ej, kurde, ale wiecie co, my byśmy się musiały tak nieco ogarnąć. Ona znowu mi znika gdzieś. Gdzie tym razem się teleportniesz? Aha, tutaj w ten róg, no dobra. Ej, tu mają takie fajne... Kryśka ma fajną... Ej, Kryśka! Kryśka, stój! Stój, Kryśka! Kajżeś to kupiła, powiedz ty mi. Krycha? Kryśka, kajżeś to kupiła? Ty, jakie to jest fajne. Jakie to jest fajne. Słuchajcie, byśmy też może Edith kupili, co? Taki fajny ten. Strój gejszy. A co, pasowałby do niej, nie? No dobra. Och, jak cudownie. A teraz, moja droga, Sikens, skorzystaj. Czy tu są damskie... Nie, tu nie ma, nie? W twójce chyba. Weź sobie też umyj łapki, jak skorzystasz. Towarzystwa nam trochę brakuje. Jesteśmy też nieco głodne, więc ja proponuję wybrać się, moi drodzy, gdzieś coś zjeść. Na jakiś targ, czy coś, czy do... Kurde, tu wszędzie powinny być takie te budki, nie? Z tymi miejscowymi potrawami. Trzeba by... Kto mnie tutaj skreśla? Ta babencja. Patrzcie, tu jaka. Czy to nie jest Michalinka? Nie, Gryzelda. Gryzelda fucha.
Jezu, jak głośno. Także chodźcie, wybierzemy się gdzieś. Chyba zostaniemy sobie już w tym hotelu. Idź na parcelę, parcela publiczna. Ale wiecie co, jeszcze bym chciała zobaczyć, czy ja mogę tutaj, wioska wypoczynkowa, tu gdzie też chciałam się zatrzymać. Chodźcie, zobaczymy jak tam jest. No bo mnie, ciekawość po prostu mnie zżera, ja muszę to zobaczyć. Tu też ładnie w tych shortach wygląda, też jest tak ta sylwetka ładnie zaznaczona, że te bioderka są takie szersze troszeczkę. Nie jest ta sylwetka taka prosta, nie? Co ty, on? Że Teges? Że przewodnik? Idis? Seryjnie? No dobra, zobaczymy co z tego wyniknie. Dopiero co uciekłaś z Miłowa, walentynki. Pokażcie jak tutaj wygląda. Ej, tu jest mega. Ale to jest właśnie na takiej zasadzie jak tam mówiłam, nie? Że każdy ma osobny ten. Ej, ale to jest, ej, tu jest masaż. Tu mi się bardziej... Ja chcę tu. Zamelduj się! Po prostu? Tak? Po prostemu? Można to zrobić? Czy zaraz mnie poinformuje, że najpierw się muszę tam... No właśnie. Dobra, ej, słuchajcie, ja wracam szybko, wymelduję się stamtąd i zameldujemy się tu. No kurde, ludzie, zobaczcie, jak to jest mega. Byśmy sobie wzięły to, a tu jest pięterko? Pięterku jest... A tu jest pięterku jeszcze. Ale co, jak to jest, czekajcie. Bo to już jest... To jest jakoś tak połączone. Asia nie rozumie. Asia tego nie ogarnia. Czy to jest... A, bo jak ja wynajmę, to ja wynajmę całe to? Nie. No moment. Bo ja bym chciała tylko tę część. Nie, bo tu można... A tu na góra też jest oddzielnie, nie? Tak, tu są oddzielnie. To jest pokój i to jest pokój. Dobra, spoko. A jak tu jest aha, bo tu jest wejście. Czekajcie, ze ściankami to zobaczę. Aha, tak to wygląda, dobra. Tam z dołu jest wejście, tu? Stąd, nie? W sensie? No dobra, spoko. Ej, tu mi się bardziej podoba, tu jest więcej do roboty. Wracam się na chatę. Czekaj, czekaj, nie ten. Idź na par... Nie. Parcela, dom. Wymeldujemy się i wracamy, tu się zameldujemy. Tu jest lepiej. Mamy saunę, słuchajcie, masaże nam będą robić, tu sobie będziemy mogły rąbać w to. Nie, będziemy mogły oglądać, tylko nie będziemy mogły dzwonić. Basen tu mamy, widzicie? A ja nie, bo hotel, bo nie byliśmy w hotelu, bo tego szmegas. A jednak tutaj jest fajniej. Słuchajcie, jaka ja też jestem, patrzcie, bo tu mamy wakacje, znajdź inny lokal i tyle, no. A ja się zastanawiałam, jak to zrobić, to znaczy ja się wymeldowałam aktualnie z tego hotelu. I teraz tak mówię, ani nie mogę iść na inną ten. A, widzicie, tak to się robi. A mówię, ani teraz nie mogłam iść na inną parcelę, ani nic zrobić. Mówię, wiecie, z otoczenia też nie można tego zrobić, bo tak wywala was jakby, wiecie, no, że nie jesteście simem swoim. Towarzystwa nam trochę brakuje. Chodźcie tu pogadamy z tą, rozmawiaj pogawędka. Z tą tutaj pokojówką. A tu wystarczyło właśnie kliknąć na Sima, wakacje i znajdź inny hotel. I tak też zrobimy, tylko musimy poczekać na... tak, tak. Czekajcie, wybierz wioska... Wille to były? Nie. Raz, dwa, trzy. To było to, nie? A tu też są fajne takie... Dobra, dobra, dobra. Już tu mamy to sprawdzone. Cicho, Asia. Nie, już nie kobiduj, nie kobiduj. No, zabieramy się stąd. Nam ten hotel jednak, słuchajcie, nie odpowiada. No co kurde, to walizko. Potraficie tak? Potraficie tak? O, co, swój bagaż, słuchajcie, podnieść do czoła? Proszę bardzo, Idis potrafi. Nie odpowiadał nam za bardzo, słuchajcie, ten hotel. Jednak zdecydowałyśmy się przenieść do tej wioseczki takiej fajnej i tam jest więcej atrakcji na miejscu, nie? No i beautiful, teraz będę zadowolona. Teraz będę zadowolona, ludzie. Biorę od razu ten, bo on jest tak fajnie, wiecie, tak tutaj z brzegu będzie nam się fajnie tu grało. Bo ten na górze ewentualnie to jest na trzy osoby. Aż... Biorę ten, moi drodzy, meldujemy się ładnie. No, tu jest ślicznie. Tam też było spoko, ale... Ale jednak to nie było to, to nie było to, moi drodzy. A tu pani się jeszcze chciała też zameldować. Ale pani to nam się chyba bezstrzelnie tutaj wepchnęła, Idis. Co ty na to? Nic?
Ej, tu mamy jakiegoś Sławomir Uciecha. Słuchajcie, kolejna uciecha. Kolejna uciecha. A to co? W saunie Barabara byś chciała? Kiedy świntuchu. Dobra, zaznaczymy. Zaznaczymy. I tak, trzeba by coś zjeść. Trzeba by się ogarnąć nieco. Dziękujemy za wizytę. Dobra. Tu jest kawka. Czekajcie chwilę, bo się już późno zrobiło. My tutaj skupiliśmy się, jeden sim. Homara se zjemy. Ale wiecie co, ja chciałam ten, ja chciałam na jakieś tutaj się wybrać. Idziemy na parcelę publiczną jeszcze, chodźcie, bo w sumie ja tu się skupiałam dzisiaj na wyborze, kurde, naszej kwatery, bo nie byłam zadowolona i tak, słuchajcie, widzicie. Nieśmiertelny park pomyślnej kapliczki, targ i pagoda, targ spożywczy. Gdzie najpierw? Może najpierw tu się wybierzemy? Będzie tu coś do zarcia? Gdzieś? Kurde, powinno być. Targ spożywczy to nie. To na końcu najwyżej. Chodźcie na ten targ i pagoda. Zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że tam będzie jakieś żarcie. Jezu, ile tu ludu! Halo, ej, ninja! Hej, ninja, tu jest jakiś! To! Ninja! No tak jak mówiłam, ninja. W jakimś skoku. Czekajcie, mamy ogródek. Jest to żarcie, jest żarcie. Ej, ja tego w ogóle tu nie pamiętam, nie? Jaka jazda, ale fajnie. To jest dla mnie coś nowego. Spoko. Słuchajcie, zamów jedzonko. Makaron, ramen, miska gorącego ryżu. Chirashi. Bierzemy chirashi, bo nie wiem, co to jest. Może być. Chodźcie, zjemy. Jezu, ninja, jaki skok! Przez całą parcelę. Hello. O, coś spodobało jej się. Spodobał jej się ninja chyba. Można nauczyć się teleportacji, się możemy nauczyć. My już tam coś próbowałyśmy, co prawda. O, Idis, my tutaj sobie troszeczkę pobuszujemy po tej wiosce. Ale ty się źle czujesz, bo ty jesteś głodna. A ty nawet chciałaś tu zjeść, nie? Na mieście. Aha, z jakimś simem. Dobra, szamaj sobie tu. Co to jest? Co to jest? Czy to są jakieś... To są chyba krewetki, słuchajcie, z ryżem i z jakimś... Ze szpinakiem? Nie wiem. W każdym razie jemy. Smakuje nam to. Towarzystwa nam nieco brakuje. Dobra, zaraz to zaraz wszystko ogarniemy. Tu bym sobie oczywiście, że kupiłabym sobie jakieś, moi drodzy, te pamiątki. Musimy mieć pamiątki. Biżu, biżu. Ale biżuteria chyba będzie taka jak wszędzie. Tak mi się wydaje. Warto sprawdzić, ale czy rzeczywiście... Ciuchaczy możemy tutaj sobie kupić. Ty już zjadłaś? Mato! Okej. No to weź tutaj, opowiedz historię, czekajcie, rozmawiaj. Możesz gładką gadką ją tutaj od razu? O, a pogawędka? Halo? A pogawędku tylko? Bo ja tak chciałam od razu tutaj, nie? Na Azjatki to nie działa? Kurde. Kurde! Na Azjatki to nie działa? A to Azjatka w ogóle? No powiedzmy, że tak, no. Ej, może sobie kupimy takie ten przymierz. Nie, dobra, kup. Od razu kupujemy. Kurde, my mamy 3 koła tylko, a my się tu tak szarpiemy. Tam mamy po prawie 800 chyba za noc, nie? Ja mam 7 dni wybrane. Mówię wam, będziemy musieli... Znaczy, oni nas puszczą do domu, tylko później nam przyjdą rachunki chyba, nie? Jakoś tak to było. Będziemy musiały zapierdzielać później na te wakacje, Idis. Chyba, że szybciej się po prostu stąd zbierzemy, zwiniemy. Albo jakiś skarb znajdziemy, nie wiem, cokolwiek. Kurde, masz tu coś w wyposażeniu, co by można sprzedać? Nie ma nic. Dobra. Dobra, kończ ta głupio gadka, bo widzę, że tu się nie klei to. Kup się to kimono, czy jak tu tam się zwie. Czekajcie, tu będzie tak i teraz musimy tego poszukać, ludzie. Kupuję! Kupiłam sobie takie jak Tama. Z tym zielonym, bo słuchajcie, ten, to mi się nie podoba i tamte też jakieś różowe było, to mi tak nie... zaprojektuj ubranie codzienne. Chodź no tutaj, Idis. Chociaż dzisiaj tylko tak pochodzisz. Czekajcie. O, to. Przewieź się. Pokaż się. No. Spoko, to same macie. Ale fajnie, a tobie we wszystkim jest fajnie, bo ty jesteś fajna. Dobra, także kochani, a jeszcze tu bym chciała właśnie kup jeszcze to, pani idź stąd, no właśnie, idź stąd, bo tu się będziemy zlewać, to chcę
I jeszcze chcę ten, jeszcze chcę to drugie, a później jeszcze zobacz tu co jest. Bo ja chcę mieć wszystkie te. Ja chcę mieć wszystkie, moi drodzy, pamiątki z tego. Jeszcze z gór nie mamy, nie? Tam, bo nie byliśmy jeszcze w górach. I tę laleczkę taką możesz wziąć, o. No dobra. No okej, okay. A jeszcze jesteś głodna, moja kochana. Gdzie jest ninja? O, biżu, biżu, biżu. Słuchajcie, ninja nam się stracił. Ale biżuteria jest chyba ta sama. Coś mi się wydaje. Co? Jest to samo. Tam były takie muszelki, pamiętam. Takie... Kurde, nie, nie, chyba jest inna. Bo tam były muszelki w tych tropikach. Tu jest takie, jakby takie wachlarze są. Ale dobra, ja i tak z Idis nie używam. Słuchajcie, biżuterii, tylko chciałam tak sprawdzić. Gut, jeszcze nas tutaj, moi drodzy, ściga. Nie można wykonać żadnego działania. Ninjago nam się tutaj stracił. Nie widzę Ninjago. To chodźcie, zjemy sobie jeszcze coś. Makaron. Rąbniemy i spadamy do domu. Musimy dorwać ninja. Ninja, Ninjago. Słuchajcie, musimy go dorwać. I nauczyć się teleportacji, bo potrafimy już, wiecie, potrafimy już tańczyć z ogniem, bo się nauczyłyśmy, nie? Tańczyć z ogniem tam w tych tropikach. Tu się nauczymy teleportacji, a nie wiem, czego można się nauczyć tam w tych górach. To się okaże zapewne. No i oczywiście czekają nas wycieczki. Czekają na nas wycieczki, moi drodzy. Zjedz makaronik. O. W twoim pięknym tutaj stroju. Nie, to się nie nazywa chyba kimono. To się jakoś inaczej nazywa, kurde. A nie wiem, nie wiem, bo jak wam mówię, ja tam z Azją to tak średnio, więc nie interesuję się w ogóle tym. Na pewno napiszecie mi w komentarzach. Słuchaj, weź jeszcze zjedz sobie to, miskę gorącego, ale miska gorącego ryżu, ryż, no będziesz szamać, czy z czymś ten ryż będzie, czy coś? Poka pani, pani poka, ino. Z czym ten ryż? Z czym ten ryż będzie? Z niczym. Z masłem i z cukrem. Ryż z masłem i z cukrem. Dobra, kochani. Wracamy do nas na kwaterkę. Tutaj dom. Piękną mamy kwaterę. Co prawda cały odcinek nam zajęło, aby wybrać w końcu tę odpowiednią. Ale wracamy. Tu muszę pamiętać, że tu Ninjago się, słuchajcie, gdzieś przewija nam. Więc jak coś, to jeszcze tu wrócimy. Ale ja myślę, że on na innych parcelach też będzie. Także, kochani, wróćmy już sobie do domu, ogarniemy Itis i niech ona już się idzie położyć. Kurde, tak w sumie nic nie zagadałyśmy z nikim i towarzystwa nam strasznie brakuje. Wracamy w tych jabłonkach do nas. Chodź no tutaj. Gdzie jest toaleta? Aha, tutaj. Skorzystaj, weź prysznic. No i co, i kładziemy ją, nie? Ja myślę, że tak, jest troszeczkę zmęczona. Następnego dnia właśnie bardziej się skupimy tutaj na zacieśnianiu znajomości. Tak jest. Tu jest jakaś fajna gryzelda. A to jest ta gryzelda fucha. Ona to przyszła za nami chyba. Można by tu z nią zagadać. Można popływać w basenie. I fajnie tu jest. Będzie lato za chwilkę. Więc będzie gorące. Dwójeczka Idis, mówisz? Gazeta. Trzeba było gazeta wyciągnąć. Także spoko. Bo to dłuższe posiedzenie, wiecie. O! Beautiful, moja droga, kąpielowa. I co? I ten, ja myślę, idziemy spać. Śpi sobie w piżamce, jak najbardziej. Kochani, ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że fajnie bawiliście się z Idis. Pomimo tego, że nie był to odcinek taki typowo walentynkowy, moi drodzy, czyli wiecie, jakieś tam romantyczne kolacje przy świecach i tak dalej, ale jak mówiłam na samym początku, nie każdy z nas, moi drodzy, obchodzi w ten sposób walentynki. Pamiętajmy też o tych osobach, które po prostu są samotne. Z wyboru własnego również, prawda? Bo niektórzy po prostu tak wolą po prostu sobie żyć jako single, o. I musimy to uszanować, moi drodzy, ja to bardzo szanuję. Także, kochani, no zresztą jak Idis, prawda? Idis to też jest singielka, pamiętajmy o tym. I ona to taka jest bardzo, bardzo, słuchajcie, zagorzała singielka, o, i tak raczej już pozostanie jej. Moi kochani, trzymajcie się cieplutko, życzę wam udanego dnia świętego Walentego, jaki on by nie był, w jaki sposób byście go nie obchodzili, czy też ze swoją drugą połówką,
czy też ze swoimi zwierzaczkami, tak jest z kociambrami, bo tam też czytałam właśnie komentarze, to z kociambrami też będziecie spędzać sobie, słuchajcie, ten dzień, czy też po prostu samotnie, bo tak lubicie i tak wam odpowiada. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!